Od dziś uważam się za żołnierza, bo wreszcie mam wodza. Tak w liście do brata napisał z Paryża w lutym 1914 roku Bolesław Wieniawa Długoszowski. Te słowa odnosiły się do jego pierwszego spotkania z Józefem Piłsudskim, który przybył do Paryża dokonać inspekcji miejscowych oddziałów Związku Strzeleckiego. To właśnie wtedy Wieniawa stał się Piłsudczykiem.